Cezaria. Cezaria to jest epitetum, który jest to powieść o 26 kobietach, których imiona rozpoczynają się na literę, na kolejnej literę alfabetu. Powieść jest podzielona na 26 oddziałów, które opowiadają właśnie kolejnym literą. I proponuję taką zabawę na początek, może ktoś z Was wybierze literkę, którą odczytam. B. B. Co z mojej powieści? Co? Z mojej powieści. Jaka to zła kobieta na B? No B. Wszystkie złe? Baby w ogóle są na B. Jakby nie było. Brzmi bardzo. Na przykład też na B była. Bardzo? Strętna? Dlaczego? Foki lubi. Francuska Violetta Villa. No. Ale jeszcze... Troszkę ciemno? Okej. Dobra, B. Najpierw hej. Pomyłka stwórcy. Zastanawiam się, na czym polega fenomen twórczości Katarzyny Nosowskiej. Twórczości, która ani nie jest artystyczna, ani nie mieści się w standardowo pojmowanej propozycji popkulturowej. Może to faktycznie jakaś pomyłka. Pomyłka stwórcy pozostaje w odtwarzaczu MP3 i nie mogę wyłączyć zapędzonego mechanizmu. Maga Beata obserwuje skaczące kangury. Kangury skaczą na ekranie oznaczonym emblematem Animal Planet albo czymś w tym rodzaju. Liczy potem kangury przed snem, albowiem nie może zasnąć. W detoksie dżemu mamy do czynienia z obrazem cierpienia człowieka zniszczonego nałogiem. Tak mógłby brzmieć początek szkolnego wypracowania na temat lirycznej twórczości niejakiego Ryszarda Riddla. Beata również przebywa na detoksie. Mogłaby nawet napisać o sobie Baby, she's gone. Mogłaby porównać siebie w ten sposób homerycki do zwiotczałej Amy Winehouse, którą znaleziono martwą na obok Andrzeja Lepera. Którą znaleziono martwą obok ciał redaktorów TVN24 i Radia Maryja, która nie zmartwychwstanie, przynajmniej nie prędko. Beata miała tej nocy zabawny sen. Śniło jej się, że była kwiatem, z którego zwisały konserwy rybne. A zaraz potem kichnęła i z jednej z tych konserw wypadł Jacek Kurski. Za drzwiami dostrzega chłopaka. To wybija ją z pseudonarkotycznego letargu. Kto tam pyta? A gdy nikt nie odpowiada, po prostu otwiera drzwi na oścież. Wreszcie ktoś w moim domu, rozmyśla. Chłopak jest przecudny, młody całkiem chyba, całkiem dobrze mu z oczu patrzy, a Beata tymczasem doradza kawę do picia. No więc chłopak siada i kawę pić poczyna, a że mu gorąco, to sobie bluzkę rozpina. Kawa gorąca aż dymi, podana do stołu, a i nagle rozlana. I bluzkę należałoby ściągnąć z chłopięcia, co się Beacie nawet taka myśl podoba. No i ściąga, tarmosi tę bawełnę przez chwilę w dłoniach. Chłopak z początku nieśmiały, może jakiś pedał, ma takie zadbane dłonie i paznokcie. Dziewczyna dotyka językiem jego brodawek, jakoś tak spontanicznie, o przepraszam, ale mi się to nawet podoba. Jak o ty jesteś przymilna w tle łoskot gitary. Kutas chłopaka jest twardy i gruby jak kiełbacha żywiecka. Beata bierze go do ust, traktuje to jako specyficzne wypełnienie policzków. O Boże, pewnie wyglądam teraz jak chomiczyca. Chłopak aż piszcze z podniecenia. Beata ciągnie kutasa, jakby był ze złota. Może mu zrobić do końca. Ciekawa jestem, jaki jest w smaku, ale ma grubego chuja. Nieporządek. Dziewczyny lubią, jak wszystko jest na swoim miejscu. Ale tutaj rzeczy są porozrzucane na podłodze, w nieładzie. Zresztą to ma być zwierzęca kopulacja. Dziewczyna rozbiera się. Jej cipka jest gorąca i wilgotna. Tak łatwo w nią wejść, tak boską się w niej poruszać. Obejmuje go nogami, zaciska się na nim jak zamek błyskawiczny. A on bierze ją na każdy sposób. Mocno, szybko, twardo, delikatnie, z finezją, po prostacku, na luzie i w desperacji ostatecznej. Love is gonna make him. Shut up. Dziewczyna przylega do niego swoim ciałem, jakby chciała mu siebie opowiedzieć. Dotyka palcami jego spoconego ciała. Jej brzuch jest gorącym płomieniem. Wyjęte z poezji Pawła Nerudy porównania. Oboje są teraz jak dwie stronice tej samej książki. I nagły przeskok, który okazuje się na granicy. Szybko cipka, która staje się kwiatem lotosu, a kutas chłopaka, który wygląda jak młodzieniec z filmów Pasoliniego, jest kluczem wiolinowym. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Tennis pocha. Oh girl, understand just what I say. Brusowe drzewo, ciało zdrzemkniętych. To trwa i trwa, jak rozplątywanie łańcucha DNA. Mimo, że robi się późno, ich ciała nie mają siebie pozornie dość. I lgną do siebie jak opiłki do magnesu. Too late, baby, I am gone w tle.
Cipka ustokrotniona następującymi po sobie orgazmami. Cipka, która pulsuje jak starożytne imperium Jedi. Jesteś moim Hanem Solo, szepcze przez łzy Beata. Jesteś moją Leją, krzyczy w wybuchu spartanycznego śmiechu chłopak o nadzwyczaj twardym kutasie. Jak masz na imię? Kim jesteś? Skąd przybywasz i co zamierzasz ze mną zrobić? Nie mam imienia, albo dawno je zapomniałem. Czasami nazywają mnie Alfons. Jestem wędrownym elektronem. Może jestem twoim przeznaczeniem, a może trochę zwieraczem twoich nóg. I jestem tutaj po to, aby cię unicestwić, co oznacza dla ciebie ni mniej, ni więcej, tylko nieśmiertelność. I koniec tej taniej serenady. Dla muzyki teraz chwila. Maga Beata słucha Evanescence, Tourniquet. Myślała o muzyce. Ale teraz postanawia sobie stworzyć playlistę, aby żyć w rytm muzyczności. I muzyka niech będzie drogowskazem. I wpisuje na tę listę.